Cześć YouTubie, witam Was bardzo serdecznie znów w Korei Południowej i jak to w Korei, jak każde normalne wakacje, nie możemy się obejść bez hotelu, więc zapraszam Was teraz na przechadzkę po hotelu w Korei Południowej. Zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. Jest to średnia półka cenowa, 3 gwiazdki, więc bez żadnych szaleństw, ale oczywiście w krajach azjatyckich ogólnie jest tak, że 3 gwiazdki znaczą dużo więcej niż u nas, niż w Europie przynajmniej, czy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach to już w ogóle. I tak, mamy oczywiście taki zamek na kartę. Karty sobie wsadzamy w taki czytnik, który włącza prąd w całym pokoju. I ważna rzecz, zdejmujemy buty. Alarm się włączył, włamujemy się. Zdejmujemy buty. W wielu krajach azjatyckich jest taki zwyczaj, że buty zdejmuje się w takim specjalnie wyznaczonym do tego przedsionku, przedpokoju. Nie wypada wchodzić w obuwiu do tej mieszkalnej części mieszkania, chociaż oczywiście mamy kapcie, które też są chyba bardzo zwyczajowe dla krajów azjatyckich, bardziej na pewno niż dla nas. Więc wejdźmy dalej, jak już nie mamy butów kulturalnie. Co ciekawe, buty zdejmuje się również w niektórych restauracjach, takich bardziej domowych. No i jesteśmy już w pokoju. Jak widzicie, jest przestronnie, wystrój całkiem ładny, chociaż hotel jest taki trochę zużyty. Najciekawsza chyba rzecz dla wszystkich graczy, słuchajcie, patrzcie, co leci w tym momencie w telewizji, StarCraft, relacja, znaczy to nie jest nawet relacja z meczu, czy oglądanie powtórki, to jest program rozrywkowy na bazie StarCrafta, to jest program, w którym zebrani w studio gracze robią jakieś śmieszne rzeczy na jakichś takich mapkach z edytora, jak widzimy po tym narożniku ekranu, to są jakieś specjalne mapki z edytora przeznaczone do robienia zabawnych rzeczy. Więc mamy telewizję, która 24 godziny na dobę nadaje StarCrafta i naprawdę w Korei Południowej są takie dwie. StarCraft to jest, jak ktoś nie wie, popularna gra, strategia czasu rzeczywistego, która wyszła bodajże 12 czy 13 lat temu i do teraz jest popularna, zwłaszcza w Korei Południowej. Korea jest w ogóle mekką e-sportu właśnie za sprawą StarCrafta. No i idąc kawałek dalej, tutaj jest bardzo ciekawy wątek jakby polityczno-historyczny. Mianowicie, co widzimy za oknem? Nie zobaczycie teraz zbyt wiele niestety, ale jak tutaj... No w sumie to nic nie zobaczycie, ale tuż z okna widzimy amerykańską bazę wojskową i to jest też bardzo ciekawa rzecz. Tutaj chodząc na obiad w okolicy cały czas napotykamy amerykańskich żołnierzy, którzy mają jakąś tam przerwę w służbie i wcinają jakieś kotlety. To ciekawe też, że wszyscy tych, których widzieliśmy do tej pory, zamawiali po prostu kotlety, a nie żadne azjatyckie miękkie jedzenie dla mięczaków. Tutaj mamy kocyk, jakiś taki lokalny produkt. Kosztował w przeliczeniu jakieś niecałe 20 zł, więc bardzo fajna cena. O, możemy się przebrać za misia z rybą na głowie. To jest taka jakaś koreańska podróbka misia, który nazywa się Rilakkuma i jest taką bardzo popularną japońską kawaii maskotką. Mamy komputer na wyposażeniu naszego hotelu, mamy lodówkę, więc jak widzicie tutaj jest ogólnie full wypas, mamy jacuzzi, to jest najśmieszniejsze i rzadko widywane, ja nigdy nie byłem w hotelu, gdzie jest jacuzzi, a tutaj w hotelu trzygwiazdkowym mamy taką wannę czteroosobową, więc jeśli chcemy zrobić kąpiel na 4 osoby, to możemy, jest taka opcja, słuchajcie. Chodźmy kawałek dalej, jeszcze zgodnie z tradycją, myślę, że w każdym naszym programie będziemy zawierać jakiś drobny, chociaż wątek kulinarny. Aha, tutaj jeszcze nie pokazałem. Tutaj mamy taki centrum dowodzenia, do którego mamy również pilota, gdzie możemy włączać i wyłączać światła w całym mieszkaniu, w całym pokoju hotelowym. Więc światła i telewizor obsługujemy jednym pilotem, którym sterujemy też tym, cokolwiek to jest chyba klimatyzator, ale jego jeszcze nie rozkminiliśmy. Tutaj umiemy zrobić coś takiego, żeby piknął i no i jak na razie na tym się kończy. No i właśnie, wątek kulinarny. Mamy tutaj kilka smakołyków. Herbatę ryżową w torebkach, która budzi kontrowersje wśród nas. Natalia mówi, że jest niedobra, ja uważam, że jest całkiem niezła. Tutaj jest to samo, tylko że w wersji do picia jak iced tea. No tutaj bym się bardziej skłaniał ku temu, co myśli Natalia, że jest niedobra. Tutaj mamy wino śliwkowe, to jest przysmak znany w Japonii jako choya, nie wiem jak to się nazywa w Korei, ale nawet w sushi barach i w restauracjach azjatyckich w Polsce, przynajmniej w Krakowie, można się tego napić, również w takiej sieci sklepów Smaki Świata można coś takiego nabyć. Bardzo dobre wino,
ze śliwek, które się nazywają ume. Śliwki ume to jest taki azjatycki owoc, który nie jest spotykany u nas. Tutaj natomiast mamy coś obleśnego, co się nazywa makgeolli i to jest koreańskie wino ryżowe. To ma jakieś 7-8%. Ma taką białą, nieprzezroczystą konsystencję. Biały kolor jest nieprzezroczyste i lekko gazowane, więc naprawdę mieszanka wybuchowa. A smakuje jak... Nie wiem, ma trochę smaku... jabłek, trochę smaku galarety z podkarpia gwiazdkowego i trochę takiego taniego bimbru, właśnie jak soju, które piliśmy wczoraj, więc mieszanka wybuchowa, słuchajcie, polecam, makgeolli. Mamy tutaj jeszcze kilka pustych puszek, między innymi napój z sosny, bardzo dobry, całkiem ładnie pachnie, pachnie jak odświeżacz powietrza samochodowy, taki, wiecie, wunderbaum, do wywieszenia sobie choineczka na lusterku. Mamy czajniczek, jakieś tam soczki, no i dobra, słuchajcie, tak wygląda pokój hotelowy, który będzie naszą bazą wypadową do pokazywania wam wielu innych ciekawych rzeczy z Korei Południowej. Ja teraz jeszcze zmienię kanał, ponieważ tutaj, jak pamiętam, kanał wyżej będziemy mieli... No, może nie do końca ten, ale generalnie K-pop, czyli muzyka koreańska, koreańska muzyka popularna, odpowiednik J-popu z Japonii. Bardzo też ciekawa sprawa, ponieważ odkąd tutaj przelecieliśmy, nie usłyszeliśmy... Okej, to jest pierwsza piosenka anglojęzyczna, którą słyszymy od przylotu do Korei. Ale największe wrażenie jednak mimo wszystko robi StarCraft w telewizji. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Już wkrótce kolejne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że dużo ciekawsze niż to, ponieważ tutaj jest cała masa świetnych rzeczy do zobaczenia. Jak poprosicie ładnie, to na pewno Natalia też wystąpi i coś dla was zaprezentuje. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i oglądajcie wybuchające beczki prosto z Korei. Beczki na krańcu świata.